Okej, okay, cześć, witajcie. Ja jestem taka to rozpakowanie procesora Intel Core E5, i5, i5 czy, czy jakkolwiek to się czyta. Jest to procesor pod LGA1155. Co najważniejsze, jest to 4 po 3,1. Herca nie będzie podkreślany przeze mnie w ogóle, choć mam już dla niego chłodzenie zamontowane, tylko dlatego, żeby nie używać tego standardowego i zmniejszyć temperatury, żeby prostor nie był zmęczony tymi, tymi wielki, większymi nockami, które będą, będę spędzał przy nim całkowicie włączonym, czy to renderowanie, czy to nagrywanie, czy to wrzucanie filmików, więc musi być odporny na temperatury, musi być po prostu wytrzymały na to, co najważniejsze Jest to ten, który polecaliście mi na PW dosyć często, jako dobry procesor dla graczy i wydaje mi się, że to też dobry był wybór. Słyszałem, żeby no lepiej kupić lepszy procesor i pewnie bym się skusił, gdyby nie to, że budżet dosyć się szybko skurczył. Z innego powodu niż kupowanie, kiedy ja już wszystko zamówiłem i procesor zamawiałem ostatni, więc no wiecie, nie miałem już do końca wyboru, ale co najgorsze... Wydaje mi się, że mogę kupić i siódemkę lepszą, ale słyszałem, że wydajnością nie różnią się za mocno, chociaż ja i tak będę musiał siódemkę kiedyś zamontować, więc Luz, Blues i tam jakaś słodka Majorka, czy i tam inne Miami, bycz. Wydaje mi się to dobrym wyborem. Chłodzenie standardowe od Intel jak zwykle jest, no dla mnie przynajmniej jak zwykle, kijowe i słabe wręcz, więc już na start powiedziałem sobie no, nope, 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 kupię jakieś chłodzenie na procesor, może tańsze, ale i tak musi być chłodzenie na procesor, to jest ważne, bardzo ważne dla mnie, żeby mówię Ci, mówię Wam, przepraszam, cały czas mówię o jednej osobie, ja nie wiem czy ja powinienem po jed do jednej mówić czy do kilku osób, mam nadzieję, że jest więcej niż jedna osoba, chociaż mam, mam nadzieję, że mamusia i tatuś mnie oglądają, buziaczki mamusiu, mua, 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 dziękuję. <śla> Ale serio, no czasami się tak mi się myli, mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Um, może, może powiedzieć, że co wolicie. Przecież nie wiem, no a ja tam roz, 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 rozgłębiają się na różne tematy. Napiszcie, jeżeli, jeżeli chcecie, nie napiszcie, jeżeli nie chcecie. Mam nadzieję, że skomputowisz temat tego procesora, czy to był dobry wybór. Jak tam polecacie na razie zestaw mój. Tak. Serdeczne, serdeczna tarcza, jeszcze raz. Hehe, <laughs> mi się spodobało to, serdeczna tarcza. Dobry tekst. <laughs> Wybrałem procesor, jeszcze raz powtórzę. 3350p od Intela, Intel Core i 5. No, wydaje mi się taki dobry model do grania. To chyba wszystko. Serdecznie dziękuję, Jezu, ale mi aż słuchowka dla siebie zrobiło, Szybkie mówię, to jest to. Młodzież, zrozumieliście to kurczę, ale tak jestem, wiecie, podjarany, bo dopiero co dostałem tą paczkę i wiecie tak szybko mówię, bo, jak podnie, ja tak mam, że ja się zawsze podniecę tak, uhu, 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 uh, nawet to, oh, oh, oh. o, Ojene, dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w przyszłych unboxingach. No i Cześć.